zwiat krzyżacki, który zostaje odpędzony przez pomską konnicę na czele z Piotrem Dunina. Tu pod Świecinem nastąpił zwrot w wojnie 13-letniej. Po raz pierwszy Polacy pokonali Krzyżaków. Wcześniej pod Chojnicami przegraliśmy, natomiast tutaj Krzyżacy zostali pokonani, zostali odepchnięci. Od tego momentu losy wojny 13-letniej przechyliły się na stronę polską. Wojska polskie i krzyżackie zmieszały się. Jedynie po znakach na koniach można orzec po swój, jak to było. Od tygodnia leje, mamy bardzo duże problemy z tym związane i logistyczne. Mimo to turyści dopisali, są dzisiaj, za co im serdecznie dziękuję. Część odtwórców też przyjechała, bo obozują to w bardzo trudnych warunkach, takich jakie były w czasie właśnie w 1462 roku. Podobne warunki, proch zamóg, wojska polskie nie były w stanie zdobyć Pucka, w związku z tym zaczęły ciągnąć w kierunku Lęborga i dopiero tutaj pod Świecinem Krzyżacy zastąpili im drogę. Także bardzo podobne warunki były w 1462 roku. Czym to się skończyło? Skończyło się pokojem toruńskim, którego w tym roku mamy okrągłą rocznicę, 550. rocznicę pokoju toruńskiego. To jest hakownica tak zwana, to jest jedna z pierwszych broni czarnoprochowych. Nazwa pochodzi stąd, że posiada taki charakterystyczny hak. Hak służył do tego, żeby zapierać o mury lub o jakieś przeszkody terenowe, bo ta broń miała taki odrzut, że po prostu potrafiło wyrwać ręce ze stawów, tak? Stąd był potrzebny hak. Trzy sejmiki postanowiły odbyć jedno posiedzenie. Będzie to sejmik województwa warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego na zamku w Malborku i tak uczcić to wydarzenie. Dobiega także ostrzał ze strony Polski.